Coraz więcej wniosków o przyjęcie rodzin o polskich korzeniach trafia do suwalskiego ratusza. Jak informuje radnych prezydent miasta, średnio jest to jedna tego rodzaju prośba w tygodniu. W lutym na biurko Czesława Renkiewicza trafił list od pani Krystyny Taczanowskiej, Polki zamieszkałej w odległym Kazachstanie. Z korespondencji wynikało, że zarówno ona, jak i jej mąż, i co za tym idzie również dwójka dzieci, mają polskie pochodzenie. Jak ustalili urzędnicy suwalskiego magistratu, nadawczyni korespondencji jest lekarzem epidemiologiem. Jej małżonek pracuje w branży naftowo-gazowej. Mają dwójkę dzieci, 4-letnią córeczkę i niespełna rocznego synka. Ich wyjazd z Kazachstanu uzależniony jest od wskazania miejsca osiedlenia na terytorium RP oraz wskazaniu źródeł utrzymania rodziny. Jak poinformował prezydent Renkiewicz, aktualnie miasto w swoich zasobach posiada wolne mieszkanie komunalne o powierzchni 55 m kwadratowych, które pierwotnie było przeznaczone pod wynajem dla lekarzy z Białorusi. Ostatecznie Szpital Wojewódzki w Suwałkach zrezygnował z tego lokalu i może być ono przeznaczone dla rodziny państwa Taczanowskich. Nie ma też wątpliwości, że zatrudnienie dla lekarza epidemiologa nie będzie nastręczało problemów. Wszystko więc wskazuje na to, że czteroosobowa rodzina znajdzie swoje nowe miejsce w Suwałkach. Samorząd zadeklarował, że oprócz mieszkania i wsparcia w jego wyposażeniu, zwolni rodzinę z czynszu na okres 24 miesięcy, pomoże w znalezieniu pracy i zapewni ich dzieciom miejsca w żłobku oraz przedszkolu.